W sierpniu spółdzielczy park maszynowy wzbogacił się o nowoczesny, długo oczekiwany sprzęt. Został on zakupiony w koszalińskim Bumarze i przyjechał do Legionowa na własnych kołach. Jest to podnośnik zbudowany na podwoziu Mercedesa Sprintera. Wysokość podnoszenia 20 metrów. Jest to bardzo nowoczesne urządzenie o wysokim komforcie pracy. Przede wszystkim kabina jest klimatyzowana, co w jakiś sposób ułatwia pracę operatora. W porównaniu do wysłużonego Stara 200 różnic jest znacznie więcej. Tam były tylko dwa ramiona, które się podnosiły do góry. Tutaj wychodzi teleskopowo, wszystko jest na łańcuchach. I operator, no właśnie, może gorzej, może nie, są tylko, musi dwoma rękoma pracować. W tamtym wystarczyło jedną. Mniejszy o 80 kg udźwig zrekompensowany jest możliwością oddzielnego sterowania koszem i o 2 metry większym zasięgiem. Nowy, zakupiony w leasingu spółdzielczy podnośnik ma także jeszcze jedną cenną zaletę. Ten Mercedes jest zdecydowanie lżejszy. Możemy go wykorzystywać we wszystkich drogach dojazdowych, które są zbudowane na terenie naszych osiedli. Drogi te bardzo często zrobione są z kostki brukowej. W związku z tym wjazd podnośnika o tych dużych gabarytach był bardzo utrudniony. Ciężar tego podnośnika powodował, że następowały jakieś uszkodzenia. Lekki i zwinny Mercedes podobnych kłopotów sprawiać już nie będzie. Co do jego szacownego, także zakupionego w Bumarze poprzednika, po prawie ćwierć wieku pracy należała mu się zasłużona emerytura. Dalsza eksploatacja byłaby i nieopłacalna, i niebezpieczna. W czasie ostatniego dozoru technicznego, który jest wykonywany co roku, było bardzo dużo uwag. My wykonaliśmy wszystkie te naprawy. Ale niestety w przyszłym roku myślę, że byłoby tych uwag jeszcze więcej. Jest to w tej chwili związane z wymianą ogumienia, z wymianą akumulatorów, z wymianą hydrauliki. Krótko mówiąc, to skarbonka bez dna. Dlatego w SMLW zdecydowano o zwolnieniu pojazdu z dotychczasowych obowiązków. Star został już wyceniony przez rzeczoznawcę i najprawdopodobniej zostanie sprzedany.